Cześć, witam Cię bardzo gorąco, chociaż za oknami bardzo zimno. Zima! Zapraszam Cię na ostatnie nasze spotkanie w tym okresie przedświątecznym na kanale Matematyka 500+ w iKamat. To spotkanie przedświąteczne, dlatego nie chcę zajmować Ci dużo czasu, bo wiem, są porządki, są zakupy, są prezenty, są święta, prawda, tuż za pasem. Dlatego przygotowałam to spotkanie bardzo proste, przyjemne zadania, a jednocześnie oczywiście z zakresu rozszerzonego. Ale zanim przejdę do rozwiązywania zadań, które przygotowałam, chciałam Ci życzyć wszystkiego, co najwspanialsze na te święta. Żeby nowonarodzony Pan Jezus otaczał nas opieką, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, radośni i żeby ta opieka Pana Jezusa dawała Wam siłę, motywację do podejmowania nowych wyzwań, do stawania się lepszym człowiekiem. Bo wiecie, bycie lepszym to jest bardzo ważne, bycie dobrym człowiekiem, bo dobro przekazuje dalej dobro i cały świat dzięki temu może być dobry, że Ty też będziesz taki. Dlatego życzę wszystkiego najlepszego. Zadanie numer 1. Wyznacz wszystkie wartości parametru n, dla których pierwiastkami równania, i to równanie wygląda tak. X kwadrat minus 1 pomnożone przez x kwadrat minus n kwadrat równa się 0. I są 4 kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Pierwiastkami tego równania są 4 kolejne wyrazy w ciągu arytmetycznego. Otóż, najpierw musimy to równanie spróbować rozwiązać, czyli przyrównujemy oczywiście tutaj do zera. Albo pierwszy nawias będzie zerem, albo drugi nawias będzie zerem. I teraz, jak to przeniesiemy, spierwiastkujemy, wychodzi nam x równe 1 lub też x równe minus 1. Natomiast tutaj, jak przeniosę, m kwadrat będę miała po prawej stronie i spierwiastkuję, ale pamiętać muszę, że muszę dopisać sobie założenie, że ja pierwiastkować mogę tylko wtedy, jak m nie jest zerem, bo wtedy, gdyby było m równe zerem, mogę spierwiastkować, tylko nie wyjdą mi dwa rozwiązania. A mnie interesuje, żeby były 4 rozwiązania, które tworzą ciąg arytmetyczny. Tak? Po kolei są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Dlatego takie założenie tutaj dopisałam. No i z tego mi wyjdzie x równe m lub x równe minus m. Czyli podsumowując, ja może tak zapiszę, podsumowując mam 4 rozwiązania i ja je zapiszę w taki sposób. Minus m, minus 1, 1 i m. I teraz, one mają być, te rozwiązania mają tworzyć 4 kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Ciągu arytmetycznego. Oczywiście pamiętamy, ciąg arytmetyczny jest to ciąg, w którym różnica pomiędzy dowolnymi dwoma wyrazami jest stała. Tak? Pomiędzy dwoma dowolnymi, ale kolejnymi wyrazami jest stała. Dobrze. No więc musimy się teraz zastanowić, jak do tego się zabrać, bo tak naprawdę ustawić takie liczby jak minus m, minus 1, 1 i m jest bardzo dużo możliwości ustawić ich. Ale ja zrobię w ten sposób. Po pierwsze, żeby były 4 kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, to po pierwsze muszę się zastanowić, kiedy to ciąg będzie arytmetyczny. Jak już sobie wybiorę te 4 wyrazy, to ja je mogę ustawiać dowolnie. Albo może być ciąg stały, no ale już widzę, że w tym wypadku ciągu stałego nie będzie, bo jest minus 1 i 1, więc odpada ta sytuacja. Mogę ustawić w sposób rosnący, albo mogę ustawić w sposób malejący. Innej sytuacji nie ma w ciągach arytmetycznych. Dlatego ja wybiorę ten przypadek, że będę ustawiała w sposób rosnący, czyli będę tworzyła ciągi rosnące. Ja mogę utworzyć ciąg malejący bądź rosnący. Jak zapiszę, nie ma znaczenia, bo nie jest powiedziane, że ten pierwsze rozwiązanie to ma być naprawdę pierwszy wyraz tego ciągu arytmetycznego, a to drugie ma być drugi wyraz ciągu arytmetycznego. Ja to mogę dowolnie rotować, ale tak ustawię, żeby mi było łatwiej zanalizować wszystkie możliwości, żebym się tak nie namęczyła, prawda? Następna rzecz, jaką sobie ustawię, przyjmę, że m jest dodatnie.
ale to tylko przyjmę do moich przekształceń teraz, a w odpowiedzi uwzględnię również m ujemne. Dlaczego? Bo popatrz, jeżeli m będzie liczbą ujemną, na przykład minus trójką, to jak ja minus 3 podniosę do kwadratu, to i tak wyjdzie 9, czyli gdybym 3 podniosła do kwadratu, wyjdzie 9, więc i tak będę miała te same rozwiązania. Dlatego w odpowiedzi końcowej będę musiała uwzględnić również m te ujemne. Ale do analizy będzie mi łatwiej, jak uwzględnię m dodatnie. I teraz, będę chciała rozpisać przypadki, nie będzie ich tak dużo. Wiesz, w rzeczywistości, gdybym chciała wszystkie możliwości pisać, byłoby ich bardzo dużo. Ale ze względu na to, że ja sobie pewne ograniczenia wprowadziłam, to tych przypadków tak dużo nie będzie. Otóż, wiem już, że skoro m dodatnie, to tutaj mam liczby ujemne, a tu mam liczby dodatnie. A chcę, żeby ciąg był rosnący, prawda? Więc pierwsze ustawienie myślę, że będzie takie, jak właśnie napisałam, czyli minus m, minus 1, 1 i m. Ciąg arytmetyczny tworzą, prawda? No mogę dopisać sobie rosnący, niech będzie. I teraz kiedy będą tworzyły ciąg arytmetyczny rosnący? No to spróbujmy zapisać, czyli tak, jak od tego odejmę to, to mam otrzymać to samo, co od tego odejmę to. I to samo, co od tego odejmę to, więc zapiszemy warunkami. Minus 1 plus m to się równa 1 plus 1. I w tą stronę m minus 1 to się równa 1 plus 1. No to spróbujmy. Z tego, jak tu wyliczymy, wyjdzie m równe 3. I z tego, jak wyliczymy, wyjdzie dokładnie tak samo. Czyli podsumowując, m jest równe 3, czyli dla m równego 3 będzie się zgadzało, że będą tworzyły ciąg arytmetyczny. No to drugi przypadek, tylko teraz spróbujmy tak delikatnie przerotować, czyli tak zostawmy minus m, minus 1, przerotujmy tylko to z tym, czyli m i 1 i też ciąg arytmetyczny, oczywiście rosnący, bo tak założyłam, że tak je ustawiam, nie? No to w takim wypadku, skoro tak, no to wypisujemy tak jak wcześniej, rozpisujemy warunki, czyli minus 1 plus m, czyli to odjąć to, równa się m plus 1 i 1 minus m równa się m plus 1. No i teraz jak tu, popatrz, m mi się skasują, od razu wychodzi mi sprzeczność, że minus 1 jest równa 1, więc ja już tego nie muszę nawet rozwiązywać. Więc drugi przypadek wyszedł mi sprzeczny. No to teraz trzeci przypadek. Zauważ, że skoro to ma być ciąg rosnący, to te na minusach mają być z przodu, prawda? Ale ja napisałam tak, minus m minus 1, minus m minus 1. To teraz mówimy na odwrót. Czyli minus 1 minus m, no i weźmy to 1 i m. I to też tworzy ciąg arytmetyczny rosnący. No to analogicznie. Minus m plus 1, czyli jak to od tego odejmę to, to się równa 1 plus m. I m minus 1, czyli jak od tego odejmę to, to się ma równać od tego odejmę to, czyli 1 plus m. No i popatrzmy tutaj. Tu jakbym przeniosła, to otrzymuję minus 2m równa się 0, czyli z tego mi wyjdzie m równe 0. A z tego drugiego m mi się skasują i wychodzi mi sprzeczność. No to jak tu wyszła sprzeczność, to wiadomo, że już nie rozważam tego przypadku. No to czwarty przypadek. I teraz mam mieć tak, minus 1 minus m. I teraz tym muszę zrotować, bo to już musi mi zostać, to więc tym zrotuję. M 1 ciąg arytmetyczny zapiszę znowu rosnący, czyli znowu odejmujemy. Czyli minus m plus 1, to ma być to samo, co m dodać m. Oraz 1 minus m ma być to samo, co m dodać m. Czyli jak tu przeniosę, to będę miała minus 3m równa się minus 1, jak to przerzucę. Czyli z tego mi wyjdzie m równe 1 trzecia. A tutaj minus 3m też jest równe minus 1. M wyjdzie równe 1 trzecia. Zatem m jest równe 1 trzecia, czyli się zgadza. Dla m równego 1 trzecia oczywiście to też tworzy ciąg arytmetyczny rosnący, prawda?
Dobrze, czyli ostatecznie podsumowując, oczywiście pamiętam o tym, że M nie jest zerem, ale nigdzie mi tutaj nie wyszło, no tu i tak sprzeczność, ale tu była sprzeczność, więc się nie przejmuję. Pamiętając o tym, że ja sobie założyłam, bo to, że ja, jeszcze raz powtarzam, to, że ja sobie ułożyłam z tego ciąg rosnący, to jest tylko moja dobra sprawa, bo ja sama mogłam otworzyć malejący. Mi nie powiedzieli, jak ja sobie mam ich poustawiać, prawda? Tylko, żeby tworzyły cztery kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, więc ja sobie ustawiłam z niego rosnący. Ale ja narzuciłam E na dodatniego ze względu na to, żebym miała zapisane, że tu są liczby ujemne, tu są liczby dodatnie, żebym je odpowiednio rotowała. W związku z tym moja odpowiedź, mój drogi, musi uwzględniać M równe 3, ale również minus 3. M równe 1 trzecia, ale również minus 1 trzecia. Więc popatrz, jaka będzie odpowiedź. M należy w klamerce do takiego zbioru czteroelementowego. Minus 3, minus 1 trzecia, 1 trzecia i 3. Pamiętaj o tym, że w tym momencie, to o tym świadczy, prawda, że jak pierwiastkujemy, dostajemy M lub tutaj mamy, prawda, minus M. Czyli jeżeli mamy M i mamy minus M, to ja muszę sobie przyjąć, że to moje, no dla wygody, prawda, dla obliczeń naszych, że M jest dodatnie, ale M mogło być również ujemne i tak czy siak byłyby takie same rozwiązania, prawda? Byłyby takie same rozwiązania, byłyby dokładnie to samo. Dlatego te wszystkie cztery M spełniają warunki naszego zadania. Zadanie numer 2. Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem AN, to się równa kreska ułamkowa i u góry N kwadrat minus 10N pomnożone przez 2 minus 3N i to wszystko jest na dole. Nad 2N do trzeciej dodać N kwadrat, dodać 3 i to wszystko dla N większych lub równych 1. Obliczyć granicę przy N zmierzającym do nieskończoności z tego naszego właśnie ciągu AN. Więc przypomnimy sobie w tym zadaniem liczeniem granic. Ale zanim przejdziemy do liczenia granic, to nasz ciąg musimy troszkę przekształcić, prawda? W prostszej postaci zapisać. Oczywiście w mianowniku nic nie zrobimy, więc mianownik przepisujemy. Natomiast w liczniku wymnożymy sobie każdy z każdych. Czyli N kwadrat razy 2, 2. N kwadrat, później minus 10N razy 2, to jest minus 20N. Dalej, N kwadrat razy minus 3N, to jest minus 3N do trzeciej. I minus 10N razy minus 3N, to mamy plus 30N kwadrat. No i jeszcze tutaj widzę, że można coś zrobić. Czyli tak, mianownik przepiszmy bez zmian. Natomiast w liczniku posegregujmy. Najpierw potęga trzecia minus 3n do trzeciej, później potęga druga 32, to mamy plus 32n kwadrat i minus 20n. I teraz z tym już ciągiem nic więcej nie przekształcimy. Teraz przechodzimy do policzenia granicy. Otóż, przypomnę, piszemy limes przy n zmierzającym do nieskończoności i teraz w miejsce an właśnie wpisujemy ten wzór, który nam tutaj wyszedł po przekształceniach, a na dole było tutaj 2n do trzeciej plus n kwadrat i plus 3. I mamy policzyć granicę takiego ciągu. Na pewno pamiętasz, jak się liczyło granicę, to była taka zasada, że jeżeli licznik jest i mianownik i jeżeli licznik ucieka Ci na przykład do nieskończoności, mianownik ucieka Ci też do nieskończoności, tak jak w tej sytuacji by było, to znaczy, że jest to symbol nieoznaczony, nie umiemy tego w taki sposób powiedzieć, że ta granica wynosi tyle a tyle. I była taka metoda na liczenie granic. Otóż wyciągało się przed nawias zarówno z licznika, jak i z mianownika najwyższą potęgę n przed nawias wyciągało się. Czyli najwyższa potęga n z mianownika oczywiście to jest n do trzeciej. Wyciągam n do trzeciej, co mi zostaje? 2. Dodać, jak zabiorę z n kwadrat n do trzeciej, to mi zostaje 1 przez n. Dodać, jak z trójki zabiorę n do trzeciej, zostaje mi taki ułamek 3 nad n do trzeciej. To samo robię u góry. Wyciągam n do trzeciej, zostaje mi minus 3, nic więcej. Dodać 32 nad n, bo zabrałam n do trzeciej, a miałam tylko n do drugiej. I minus 20 nad, i teraz zabrałam n do trzeciej, a miałam n, czyli na dole musi być n
do kwadratu. Jeżeli nie wierzysz, możesz sobie oczywiście z powrotem to wszystko powymnażać i zobaczysz, że wyjdzie Ci dokładnie ten licznik i dokładnie ten mianownik, który tutaj miałeś w tym miejscu, prawda? Dlatego jeżeli nie wierzysz, możesz to sprawdzić. Teraz po co to zrobiliśmy? Bo teraz n do trzeciej, z tym n do trzeciej mi się skróci, ja jeszcze raz przepiszę tą granicę, granica przy n zmierzającym do nieskończoności i przepiszmy. Minus 3 dodać 32 przez n. Odjąć 20 przez n kwadrat. Na dole 2 dodać 1 przez n. Dodać 3 przez n do trzeciej. I teraz, jeżeli n zmierza do nieskończoności, jest to bardzo, 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 bardzo duża liczba, to jak 32 podzielę przez tą ogromną liczbę, to to będzie bardzo maciupkie zmierzało do zera. Analogicznie tutaj 20 podzielone przez jakiegoś olbrzymią dużą liczbę zmierza do zera. 1 podzielona przez olbrzymią liczbę, tak, zmierzającą do nieskończoności, no to ten ułamek zmierza do zera. Dalej, 3 podzielona przez n do trzeciej, czyli przez olbrzymią liczbę, zmierza do zera. Zatem taką granicę ja już teraz już umiem powiedzieć, ile ona wynosi, bo to się równa. Minus 3 dodać 0, odjąć 0, to jest minus 3. A 2 dodać 0, dodać 0, to i tak jest 2. Czyli mam wynik minus 3 drugie. Przypomniałam Ci w tym zadaniu, jak się to liczyło, te granice, bo nie jest to trudna rzecz, ale czasem też wymaga przypomnienia. A tak przed świętami myślę, że fajnie taką nawet prostą rzecz, a sobie przypomnieć, aha, umiem to. Zadanie numer 3. Dany jest trójkąt o bokach długości 10 cm, 6 cm oraz kącie między nimi 120 stopni. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Czyli napisałam, przygotowałam rysunek, napisałam, że R trzeba tutaj wyznaczyć. Oznaczyłam boki sobie, na razie nie literkami, ale tylko wpisałam, to jest 6 cm, to 10 cm. I teraz, dlaczego to zadanie chcę przypomnieć? Dlatego, że twierdzenie sinusów czy też kosinusów występuje na maturze na poziomie rozszerzonym. I warto o tym pamiętać, szczególnie właśnie w planimetrii. No wprowadźmy sobie może jakby takie oznaczenia literkami. Czyli tak, naprzeciwko tego kąta napiszmy, będzie bok długości A, czyli ten kąt niech będzie alfa się nazywa. Teraz ten niech będzie może B, a ten niech będzie C. I teraz zaczniemy od twierdzenia kosinusów. Dlaczego? Dlatego, że promień okręgu opisanego powinien się zawsze kojarzyć z twierdzeniem sinusów. Więc ja może na początek przypomnę, ale i tak będziemy musieli obliczenia zacząć od twierdzenia kosinusów. Zobaczysz zaraz dlaczego. Otóż twierdzenie sinusów, które jak nie pamiętasz, możesz znaleźć w tablicach, brzmiało tak, że A nad sinus alfa to się równa B nad sinus beta, to się równa C nad sinus gamma, to się równa 2R. A ja tego wszystkiego nie będę pisała, tylko napiszę po prostu 2R. To twierdzenie sinusów. Jego oczywiście część. I teraz popatrzmy, ja innych kątów nie znam, więc ja musiałam tą część wybrać, ale jest problem, bo nie mam A. Jak znajdę A, wtedy wyliczę R. A A z kolei znajdę z twierdzenia kosinusów. No to teraz napiszę może tym razem na czerwono twierdzenie kosinusów. A kwadrat to się równa B kwadrat dodać C kwadrat minus 2BC razy kosinus alfa. Twierdzenie kosinusów z kolei częściej ma swoje zastosowanie na maturze, częściej w zadaniach, jest podobne. Niektórzy kojarzą je ze wzorem skróconego mnożenia, bo jest podobny troszkę z twierdzeniem Pitagorasa, prawda? No, po prostu ten wzór jest w tablicach, jakby Ci się zapomniało. Oczywiście fajnie jest wszystko umieć. Bardzo jest dobre, jeżeli się ma jeden kąt i dwa boki leżące przy nim, bo wtedy fajnie się liczy ten bok, który leży naprzeciwko tego kąta, tak jak ja teraz zrobię. Czyli A kwadrat to się równa. B to będzie u mnie 6 do kwadratu, dodać 10 do kwadratu, odjąć 2 razy 6 razy 10 i razy kosinus 120 stopni. No to A kwadrat to się równa. 36 dodać 100 minus, tu będziemy mieć 2 razy 6 razy 10, to od razu może napiszemy
120 razy. I teraz kosinus 120. Myślę, że najprościej będzie tam ze wzorów redukcyjnych, czyli zrobimy, że to jest kosinus i teraz w głowie od 180 odejmiemy sobie 120, to będzie kosinus 60 stopni, ale uwaga, jest to ćwiartka druga, a kosinus jest w niej ujemny, czyli ja zmieniam znak, tylko zmieniam znak tutaj do przodu, zmieniam z przodu znak, no bo żeby już tutaj nie pisać nawiasu, prawda? Bo tak to gdybym napisała przed tym kosinusem minus, to bym później musiała nawias użyć. Więc myślę, że tak będzie dla nas wygodniej. Czyli a kwadrat to się równa 36 plus 100, to mamy 136, dodać 120 razy. I teraz kosinus 60, jak pamiętasz, jest to tyle samo co sinus 30, czyli po prostu jedna druga. Czyli a kwadrat to się równa 136, dodać 60 będzie, czyli a kwadrat to się równa 190. 6 nam tutaj wyszło, jak spierwiastkujemy, wyjdzie nam a równa się 14. Wyszło idealnie a równa 14, pięknie, dlatego teraz możemy tu podstawić i wyliczyć sobie nasz promień okręgu opisanego. Czyli podstawiamy 14 nad sinus 120 stopni, to się równa 2r. Czyli 14 nad sinus przepisuję i znowu ze wzorów redukcyjnych. Od 180 odejmuję 120, mam 60, ale że to jest druga ćwiartka, ale sinus jest dodatni, więc ja tu nic nie muszę kombinować ze znakiem. To się równa 2r. No więc 14 podzielone przez sinus 60 to jest pierwiastek z 3 nad 2 równa się 2r. Pomnożę sobie tak jakby na krzyż, mogę to pisać nad 1 i mam... Tu mi się skróci, będę miała pierwiastek z 3 r równa się 14, podzielę przez pierwiastek z 3 i otrzymam, że r to się równa 14 pierwiastków z 3 przez 3. Łatwe, proste i przyjemne, a jednocześnie fajnie. Chciałam takie zadanie zrobić ze względu na to, że w jednym zadaniu przypomniałam Ci i twierdzenie kosinusów, taką jego najprostszą oczywiście formę, tak? I twierdzenie sinusów też jedną z prostszych jego form i z prostszych jego zastosowań. Zadanie numer 4. Wyznacz dziedzinę wyrażenia. Wyrażenie W danej w takiej postaci. Wielki pierwiastek i pod nim kreska łąkowa. W liczniku x minus 5 razy x kwadrat minus 6x plus 9, a w mianowniku 4 minus x kwadrat. I mamy wyznaczyć dziedzinę takiego wyrażenia. No zapewne pamiętasz, do dziedziny pisało się założenia, tak? I teraz ja zapiszę założenia. I teraz jakie tu mamy założenia? Oczywiście mianownik nie może być zerem, czyli 4 minus x kwadrat nie może być zerem, ale to nie wystarczy. Musimy napisać założenie, że to wszystko, co jest pod pierwiastkiem, czyli całość, tak jak widzisz, to, co jest pierwiastkiem, pod pierwiastkiem, to jest oczywiście pierwiastek stopnia drugiego, czyli to całe wyrażenie, które jest pod pierwiastkiem, musi być liczbą większą lub równą 0, bo inaczej z innych liczb nie liczymy pierwiastki, stopni właśnie parzystych, prawda? Czyli tak jak tutaj stopnia drugiego. Dlatego piszemy takie założenie, że to wszystko, co jest pod pierwiastkiem, jest większe lub równe od 0. No i przechodzimy do tego pierwszego, czyli tu sobie przenosimy, mnożymy przez minus 1, pierwiastkujemy i dochodzimy do wniosku, że x nie może być dwójką i też x nie może być minus dwójką. Możemy sobie podkreślić, ale oczywiście to jeszcze koniec nie jest, bo musimy jeszcze tym się zająć. Tu przypominamy sobie rozwiązywanie nierówności wymiernych. Otóż, żeby rozwiązać taką nierówność wymierną, musimy skorzystać z pewnej zależności. Różnie to jest w szkołach przerabiane. Ja uczę w ten sposób, że iloraz ma taki sam znak jak iloczyn. Dlatego ja z ilorazu tej dużej kreski ułamkowej, z tego mojego ilorazu, przechodzę na iloczyn i znak mi się nie zmienia. Czyli ja wnioskuję, że ten iloraz ma pewien znak, większy lub równy od zera, to iloczyn będzie miał taki sam znak. No i teraz będę musiała oczywiście wężyk narysować, czyli taki pomocniczy szkic wykresu, który pomoże mi wyznaczyć zbiór tych wszystkich argumentów, prawda? No ale muszę najpierw mieć wszystkie miejsca zerowe. Otóż pierwsze przyrównuję do zera i mam x równe 5. Teraz to drugie przepiszę. Drugi nawias przepiszę, przyrównuję do zera. Oczywiście zauważam tutaj, kto bystry zauważy wzór skróconego mnożenia, dzięki czemu mamy krócej, bo mamy x równe
trzy, tylko pamiętamy, że jest dwukrotne, kto nam się może przydać, jak będziemy rysować sobie właśnie wężyk. I ostatnie też przyrównuję do zera. No i z tego mi wychodzi, że x jest równe 2, albo też x jest równe minus 2. To podkreślam, tutaj mamy już jednokrotne, bo tutaj nie ma innej możliwości. I teraz będziemy sobie rysować nasz wężyk. Narysuję może tutaj u góry. Więc najpierw oś liczbową. I na tej osi liczbowej będę chciała zaznaczyć, bo skupiam się na tym tutaj, więc będę chciała zaznaczyć te wszystkie miejsca zerowe, które mi wyszły. Czyli tak, na pewno piątka będzie, na pewno będzie dwójka minus dwójka i trójka. Czyli tu gdzieś trójka, tu gdzieś dwójka i gdzieś tam dalej minus dwójka. I teraz, skoro jest większe lub równe, to kółeczka powinna mieć zamalowane, ale ze względu na to, że dwójka i minus dwójka z tym pierwszym założeniem się nie zgadzały, dlatego w tym miejscu zrobimy kółeczko otwarte, otwarte, a tu sobie oczywiście możemy kółeczka zamalować, bo tu nam nic nie stoi na przeszkodzie. No więc, teraz patrzymy, z wężykiem będziemy szli od góry czy od dołu. Otóż, tu mamy na plusie najwyższą potęgę x na plusie, a tu mamy na minusie, czyli idziemy od dołu. Idziemy od dołu, dochodzimy do piątki. Co się dzieje z piątką? Jest jednokrotna, czyli przechodzimy do góry. Z trójką patrzymy, jest dwukrotne, czyli się odbija do następnego miejsca zerowego. Teraz tutaj przy dwójce, dwójka jest jednokrotna, więc przechodzimy do kolejnego miejsca. I minus dwójka też jest jednokrotna, czyli przechodzimy dalej. I pozaznaczam Ci plus, plus. Plus, minus, minus. A my popatrzmy, co mamy wyznaczyć. My mamy wyznaczyć, x należy większe lub równe od zera. Czyli od minus nieskończoności do minus dwójki otwartej, prawda, mimo że bądź równa, ale tu było to założenie kluczowe, suma i teraz od dwójki otwartej i popatrz, tu jest plus i tu jest plus i miejsca zerowe, czyli mogę do piątki domkniętej. Czyli ostatecznie mogłabym napisać, że moją dziedziną tego wyrażenia, które miałam tak zdefiniowane na początku, jest przedział od minus nieskończoności do minus dwójki otwartej, suma od dwójki otwartej do piątki domkniętej. To miałam właśnie wyznaczyć dziedzinę tego mojego wyrażenia. I zadanie piąte już na koniec. Wykaż, że jeżeli logarytm przy podstawie 24 z 6 równa się a, to logarytm przy podstawie 6 z 256 równa się 4 i w nawiasie 1 minus a i to wszystko nad a. I to mam wykazać, czyli tutaj jest założenie, to jest moje dane, natomiast na podstawie tej mojej danej mam wykazać taką tezę, czyli że ten logarytm przy podstawie 6 256 to jest taki ułamek. No i dowód, jest to zadanie na wykazywanie, a nic nie zaszkodzi, jedno zadanko sobie takie zrobimy na koniec, na wykazywanie. Dobrze, z logarytmami bywa tak, że fajnie jest mieć taką samą podstawę, prawda? W związku z tym musimy pewne rzeczy zobaczyć, co tu jest podobnego. Otóż jest szósteczka tu, jest szósteczka tu. Tutaj mamy 24, prawda? No i tak, po pierwsze, chyba fajnie by było nie mieć podstawy 24, tylko podstawę mieć 6. Bo liczbę 24 możemy przedstawić w pewnej postaci, że będzie tam szóstkę widać. W związku z tym zamienimy sobie podstawę z liczbą logarytmowaną. Był taki wzór, który służył nam do zamiany podstawy z liczbą logarytmowaną. To był taki wzór, ja może go zapiszę, że logarytm przy podstawie a z b to się równa 1 nad logarytm przy podstawie b z a. Czyli jeżeli chcę zamienić, to muszę to w taki sposób zrobić. Zatem ja założenie zawsze mogę sobie przekształcać. Czyli napiszę 1 nad logarytm przy podstawie 6 z 24 i to się równa a. Bo to mi powiedzieli w treści, że to jest równe a. No to teraz myślę dalej. 24, no to tak, żeby szóstka była, no to 4 razy 6. Więc tak też zróbmy. 1 nad logarytm przy podstawie 6, 4 razy 6 i to się równa a. Był taki wzór, że jak się właśnie dodaje dwa logarytmy, to później liczby logarytmowane się mnoży. Zatem ja to zapiszę w taki sposób. 1 nad logarytm przy podstawie 6 z czwórki dodać logarytm przy podstawie 6 z szóstki. I to się równa a. I teraz popatrz.
Faktycznie, jak dodajemy logarytmy, pamiętasz, bo tak Ci będzie łatwiej widzieć teraz, jak dodajemy logarytmy, liczby logarytmowane mnożymy 4 razy 6. Co mi to dało? Dało mi to dużo, bo ten logarytm, który tutaj mamy 6 z 6, to jest po prostu 1. Czyli ja zapiszę, że 1 nad logarytm przy podstawie 6 z 4 dodać 1, to się po prostu równa a. Myślę, że nam się może teraz przydać wyliczyć stąd ten logarytm. On jest taki zagmatwany, ale wyliczymy. Zwyczajnie pomnożąc na krzyż chociażby. Czyli będzie tak, a razy i całe to logarytm przy podstawie 6 z 4 dodać 1 równa się i teraz to na krzyż, oczywiście to jest 1. No to wymnażam, czyli będę miała a logarytm przy podstawie 6 z 4 dodać a razy 1 to jest a równa się 1. Przeniosę na tą stronę, czyli będę miała a logarytm przy podstawie 6 z 4 równa się 1 minus a. Dzielę obustronnie przez a i mamy logarytm przy podstawie 6 z 4, to się równa 1 minus a przez a. No oczywiście to jeszcze nie jest koniec, ale popatrz, co ja zrobiłam. Ja samym założeniem się teraz bawiłam i samego założenia przekształciłam tak, żeby nie była podstawa 24, żeby była podstawa 6 i żeby była jak najładniejsza tutaj liczba 4. I teraz nawet tą liczbę 4 mogłabym zamienić na 2, ale nie ma takiej potrzeby, dlatego że ja teraz mogę przejść do kawałka tezy. Kawałek tezy to znaczy, że ja przepiszę tylko jej w tym wypadku lewą stronę. Prawej nie przepisuję, bo prawa ma mi wyjść. Czyli to wszystko mówię w dowodzie. Logarytm przy podstawie 6 z 256. Otóż przepiszę logarytm przy podstawie 6 i teraz 256, na pewno pamiętasz, że jest to 4 do potęgi czwartej. No i była taka własność, że ta potęga wyrzucona jest przed logarytm. No to ja też tak zrobię. Czyli będę miała 4 logarytmy przy podstawie 6 z czwórki. To się równa. No to dobrze, to tą czwórkę przepiszę razy, a za ten mój logarytm tutaj, za ten mój logarytm w serduszku, ja podstawię to, co mi tutaj właśnie wyszło. Popatrz, to jest dokładnie ten logarytm. Czyli ja podstawię 1 minus a nad a. To się równa. Czwórkę dam do góry, żeby było tak dokładnie jak w tezie. I popatrz, wyszło mi to samo tu, co miało mi wyjść w tezie. Co kończy dowód zatem. Fajne zadanie, bo na logarytmach często bywa takie przekształcanie. Głównie korzystamy tutaj właśnie z tej zamiany, żeby zamienić albo podstawę z liczbą logarytmowaną, albo w ogóle jeszcze zupełnie inną podstawę wymyślić i zamienić. Zachęcam Cię do ćwiczeń na logarytmach, bo logarytmy są po prostu piękne i cudowne. Chociaż niektórzy nie mogą się do nich przekonać. To wszystko. Myślę, że nie zajęłam Ci zbyt dużo czasu w tych przygotowaniach przedświątecznych. Jeszcze raz, życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego na święta i zapraszam do mnie z powrotem po nowym roku. Do zobaczenia już za rok.